Serdecznie witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Spotykamy się, aby przez 3 wieczory spędzić czas myśląc o szafarstwie. Szafarstwo jest czymś, co jest związane ściśle z naszą egzystencją, także bardzo serdecznie, ciepło witam osoby zgromadzone na tym miejscu, a także widzów telewizji Nadzieja TV. Będziemy mówili o tym, że Bóg jest pierwszy w naszym życiu, ale będziemy odnosili to do szafarstwa. Jakie to ma znaczenie w moim życiu? I taka jest idea tego programu. Chciałbym przedstawić gości, którzy będą z nami podczas tego programu i przede wszystkim chciałbym przywitać pastora Davida Neela. Pastor David Neel będzie prelegentem i podczas 3 wieczorów zaczaruje nas, mówiąc właśnie na temat szafarstwa. Pastor Neel jest w służbie od ponad 30 lat, więc ogromne doświadczenie. Był przewodniczący misji irlandzkiej. Od 11 lat zajmuje się edukacją w zakresie zarządzania dobrami materialnymi i duchowymi. Pomoc w przełożeniu na język polski, aby to łatwo było dla nas dostępne, zrozumiałe, będzie miał swój udział Dawid. Dawidzie, witam Ciebie również bardzo, bardzo serdecznie. Miło nam, że będziemy mogli w ten sposób konwersować, rozmawiając właśnie o szafarstwie. A teraz zapraszam już do wysłuchania utworu muzycznego, który wykona kwartet Adwent, a potem wysłuchamy pierwszej prelekcji naszego gościa. Serdecznie zapraszam. Dziś brzmi w naszych uszach dobra wieść, gdy wędrówki dobiega już kres, że wkrótce nadejdzie ten upragniony dzień i Zbawiciel pojawi się tu. Już wkrótce, wkrótce przyjdzie Zbawca nasz, tuż nad ziemią pojawi się. Wezwie nas do siebie, by nam niebo dać, wszak powraca po dzieci swe. O, jaki to czas, gdy otworzą groby się i gdy śmierć już utraci. Panie, Twój lud, który kiedyś wielbił Cię, ze snu wstanie, zakończy się noc. Już wkrótce, wkrótce przyjdzie Zbawca nasz, tuż nad ziemią pojawi się. Wezwie nas do siebie, by nam niebo dać, wszak powraca po dzieci swe. Tam wszystkich zgromadzi na wieki Jezus Pan, pieśni chwały wzniesiemy tam wraz. Zbawionym ze wszystkich stron świata Pan Bóg da dom na wieki i szczęśliwy czas. Już wkrótce, wkrótce przyjdzie Zbawca nasz, tuż nad ziemią pojawi się. Wezwie nas do siebie, by nam niebo dać, wszak powraca po dzieci swe. Amen, alleluja, niech zawsze w sercach brzmi, wkrótce wszyscy możemy tam być. Czekajmy, czuwajmy, dla Bożej żyjmy czci, a już wkrótce będziemy z Nim żyć. Już wkrótce, wkrótce przyjdzie Zbawca nasz, tuż nad ziemią pojawi się. Wezwie nas do siebie,
dzieci swe. Hello and good evening. Dobry wieczór wszystkim. And welcome to this series on Christian stewardship. Witajcie w naszym seminarium na temat właśnie szafarstwa, chrześcijańskiego szafarstwa. I'm really looking forward to our time together. Naprawdę cieszę się, że będziemy mogli te kilka chwil, te kilka wykładów spędzić razem. Because Christian stewardship is at the heart of what it means to be a Christian. Dlatego, że chrześcijańskie szafarstwo jest samym sednem tego, co oznacza być chrześcijaninem. I think Christian stewardship is important because it's about God creating us. Chrześcijańskie szafarstwo jest bardzo ważne, ponieważ to, że Pan Bóg nas stworzył, respecting God, who is our creator, ono również uznaje Boga jako naszego stworzyciela, podkreśla to. Giving him worship and glory because he came for us at the cross. Oddaje mu chwałę, wielbi go, dlatego że zmarł za nas na krzyżu. He lived, died and resurrected. On żył, umarł i został z martwych wzbudzony. And respecting him because he has a great future for us. I również oddaję mu hołd, ponieważ on ma dla nas wielką, wspaniałą przyszłość. So because he's our creator, our savior and our redeemer, dlatego że on jest naszym stworzycielem, naszym zbawicielem i naszym odkupicielem, the response of the Christian steward is to put God first. Więc właśnie odpowiedzią, którą taki szafarz właśnie może udzielić, jest, aby umieścić Boga w tym centralnym miejscu, na pierwszym miejscu go postawić. And tonight, whether you're here or wherever you're watching from, I want to invite you to think about what it actually means to put God first. I dzisiaj, gdziekolwiek się znajdujecie, czy jesteście tutaj z nami, czy też jesteście gdziekolwiek, oglądacie gdziekolwiek, a chcę, żebyście postawili Boga na pierwszym miejscu. But whenever we think about Christian stewardship, we have to start with the gospel. Ale jeżeli mówimy o chrześcijańskim szafarstwie, musimy zacząć od Ewangelii. Let me give you my life text, my key text that underpins everything we're going to talk about tonight. Pozwólcie, że podam wam mój taki główny, ten najważniejszy, kluczowy tekst o tym, o czym będziemy dzisiaj mówić, który mówi o tym, co będziemy mówić. It's found in Paul's letter to the Galatians. Jest on, znajdziecie go w liście apostoła Pawła do Galacjan. Where Paul says, I have been crucified with Christ. I tutaj apostoł Paweł mówi, zostałem ukrzyżowany z Chrystusem. I no longer live. Nie żyję już ja. But Christ lives in me. Ale Chrystus żyje we mnie. And the life I now live in the flesh. Ale życie, które ja żyję dzisiaj w moim ciele, I live by faith in the Son of God. Żyję przez wiarę w Syna Bożego. So on the screen you're going to see the logo of Adventist Stewardship Ministries. Więc to, co widzicie teraz na ekranie, to właśnie logo adwentystycznych tej szafarstwa, misji szafarstwa. And you will see the statement, the very clear statement, God first. I widzicie tam w samym centrum ten duży napis, Bóg pierwszy, na pierwszym miejscu. My response to what he has done for me is to put him first in my life. Ponieważ moja odpowiedź na to, co on dokonał dla mnie, jest, aby postawić go na pierwszym miejscu. So over the next few minutes, I'd like to give an introduction to what this story, what this stewardship story is all about. Więc w te kilka pierwszych minut chciałbym spojrzeć na to, aby opowiedzieć o tym, o co jest sednem chrześcijańskiego szafarstwa. About how we invite God to manage our lives. W jaki sposób zapraszamy Boga, aby kierował naszym życiem. It doesn't matter who you are or where you've come from. I to niezależnie od tego, kim jesteście albo skąd tu przychodzicie. I'd like to show you two leaders who invite God to manage their lives. Ja bym chciał wam pokazać dwóch liderów, którzy zaprosili Boga, aby kierował ich życiem. In fact, President Duda of Poland is on record as saying, prezydent Polski, prezydent Duda, he's gone record as saying is that to put God first in your life is a very important principle. Powiedział, jest to odnotowane, że aby umieścić Boga na pierwszym miejscu, jest to bardzo ważna zasada. He says, I always try to think about what God would do as I lead this country. On powiedział, że za każdym razem myślę o tym, co Pan Bóg by zrobił, kiedy prowadzę ten kraj. And here he is meeting the president of the Seventh-day Adventist Church in Poland.
tutaj macie naszego prezydenta Andrzeja Dudę, który właśnie spotyka się z przewodniczącym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce. So it doesn't matter who you are or where you've come from. Więc niezależnie od tego, kim jesteście, bądź skąd przychodzicie, putting God first is important. Stawianie Boga na pierwszym miejscu jest bardzo ważne. If I can get this to work, I'll try to move to the next slide. There we go. Okay, so Christian stewardship. Więc chrześcijańskie szafarstwo is about managing on behalf of the owner. Jest zarządza. W chrześcijańskim szafarstwie rozchodzi się o to, co to znaczy, prawda, zarządzać czymś w imieniu właściciela. In the beginning God created the heavens and the earth. Dlatego, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. And he's left us to look after it and get on with it. I pozostawił nas, abyśmy dalej to czynili, to co He's on... given us authority over all the resources we have. Dał nam władzę nad wszystkim, co tutaj mamy. He invites us to act in a caring way to his creation. I również zaprasza nas, abyśmy w taki troskliwy sposób zaopiekowali się tym, co stworzył. And he says, because I created you, David. I powiedział, że dlaczego stworzyłem ciebie, Dawidzie. And he created you, David. I również i ciebie, Dawidzie. He says, I must act in a caring way to you because you are God's creation as well. To dlatego muszę w troskliwy sposób, w taki uprzejmy sposób tobą się opiekować, ponieważ ty również jesteś stworzeniem. I don't live on this world to get something over you, to take advantage of you. Ja nie żyję, moje życie nie ma na celu, żebym w jakiś sposób skorzystał, czy też ciebie wykorzystał. In fact, you remember a few moments ago I said that it's not I who lives, but Christ who lives in me. Dlatego tak jak widzicie, przed chwilą czytaliśmy, że to w tym tekście, że nie ja żyję, ale Chrystus żyje we mnie. This principle of Christian stewardship goes as far as me seeing David, my friend David here, through the eyes of Christ. Więc to chrześcijańskie szafarstwo idzie na tyle daleko, że chodzi w nim o to, że widzę mojego przyjaciela Dawida oczami Chrystusa. Therefore I have no right to control him or abuse him or be angry towards him. Dlatego nie mam prawa, aby w jakiś sposób próbować go kontrolować, czy też w jakiś sposób go wykorzystać. I must respect him because he's created in the image of God. Muszę okazać mu szacunek, ponieważ on również jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. So as it says on the slide, I act in a responsible and caring way towards all people. Więc tak jak jest napisane, tak jak widzicie na slajdzie, w taki właśnie sposób uprzejmy i troskliwy w stosunku do innych ludzi się odnoszę. And then I act with a sense of urgency to the message of the gospel. I również chodzi tutaj o taki w pewien sposób sense of urgency. With a sense of urgency. Więc z gotowością do pełnienia Ewangelii. Żyję z gotowością do pełnienia Ewangelii. Why is the message of the gospel urgent? A dlaczego? Dlaczego to właśnie poselstwo Ewangelii jest czymś takim naglącym? Because tonight somebody in Poland. Ponieważ dzisiaj w nocy ktoś w Polsce. Will go to their grave without knowing Christ. Dzisiaj w nocy ktoś w Polsce odejdzie, ktoś umrze bez nie słysząc o Chrystusie. And for that reason, the message of the gospel is urgent. I dlatego, z tego powodu, to właśnie poselstwo Ewangelii jest tak bardzo ważne, naglące. And as a Christian, as someone who knows Christ, I'm unsettled. I jako chrześcijanin, jako ktoś, kto zna Chrystusa, dla mnie jest to niepokojące. I cannot be happy, I cannot be comfortable that someone will go to their grave tonight not knowing Christ. Dlatego nie mogę być szczęśliwy, nie mogę być spokojny, nie mogę tego zaakceptować, że ktoś odejdzie z tego świata nie znając Chrystusa. The final reason why I want to be a Christian steward is because in this world of selfishness we behave differently. Jeszcze jednym argumentem, dla którego chcę poznać Chrystusa, chcę być chrześcijańskim, właśnie w ten sposób się zachowywać, to dlatego, że w świecie, w którym jest behave responsibly. Mogę zachowywać się w odpowiedzialny sposób. The Christian steward
the Christian steward behaves differently to the arrogant ways of the world. Taki właśnie chrześcijański szafarz, ktoś, kto tymi zasadami się kieruje, zachowuje się w inny sposób w stosunku do otaczającego go często aroganckiego świata. In Ephesians it says, I pray that you together with all God's people may have the power to understand how broad and long, how high and deep is Christ's love. W liście do Efezjan czytamy, modlę się, abyście wszyscy, aby cały lud Boży mógł zrozumieć, jak szeroka, jak wspaniała, jak głęboka jest miłość Chrystusa. That's important because we're saying here that we worship and respect a big God. I to jest bardzo ważne, bo mówimy tutaj, że oddajemy chwałę potężnemu Bogu. He's bigger and greater than any of us can ever imagine. I on jest większy i potężniejszy niż ktokolwiek z nas może sobie wyobrazić. Hey David, God spoke and it was done. Na przykład, słuchajcie, Pan Bóg przemówił. How big is that? I stało się. Jak wielką rzeczą to jest. How do you do that? Jak to uczynić? Jak Bóg to uczynił? I think I'll make man. Bóg pomyślał. I think I'll make woman. Uczynię mężczyznę. I'll make uczynię universe. Kobietę. Uczynię wszechświat. I'll make the animals. Uczynię zwierzęta. I will make the mountains. Na przykład góry uczynię. I will make the sea. Uczynię morze. I will send my son Jesus to rescue a planet in distress. Wyślę mojego syna Chrystusa, aby uratował ziemię, która popadła, planetę, która popadła w tarapaty. And I will rescue those people who need rescuing. I postaram się uratować tych ludzi, którzy potrzebują ratunku. Because they are my children. Dlatego, że są moimi dziećmi. Christian stewardship then. Więc chrześcijańskie szafarstwo w takim razie. Is everything we think, say and do after we say I believe. To wszystko, co czynimy, co robimy, w co wierzymy, po czasie, kiedy powiemy, jestem wierzący. If you like, you could call it being a disciple. Jeżeli chcecie tak to nazwać, możecie nazwać to byciem czyimś uczniem, uczniostwem. Being a follower, following the master. Możecie nazwać to bycie naśladowcą, możecie mówić naśladować mistrza. Możecie tak powiedzieć. And inviting the master to manage you. I możecie zaprosić właśnie Pana, aby wami kierował. Let God manage you. Pozwólcie Bogu kierować sobą. Now this next picture is my favorite picture on the screen. To zdjęcie, które widzicie teraz na ekranie, to jest moje ulubione zdjęcie. It's a picture from the Czech Republic last summer. To jest zdjęcie z Czech, kiedy byłem tam ostatniego lata. One evening, I was simply taking a walk in the evening. Pewnego wieczoru przechadzałem się wieczorem. With my little phone camera. Miałem ze sobą tylko aparat w telefonie. And I caught the beautiful picture of that little tiny deer. I zrobiłem zdjęcie tego małego jelonka. And in that moment it reminded me of how precious I am to God. I w tym momencie uświadomiłem sobie, przypomniało mi to, jak cenny jestem dla Boga. God speaks to us through creation all around. Bóg przemawia do nas przez stworzenie, które jest wokół nas. As I saw that little deer jumping through the grass. I kiedy tak spojrzałem i zobaczyłem tego jelonka, który tak skakał przez tą trawę. I asked myself the question, how can anybody not be a vegetarian? To pomyślałem sobie, no słuchajcie, jak w takim przypadku ktoś mógłby nie być wegetarianinem? Why would you ever want to eat anything like that? Dlaczego ktoś chciałby coś tak pięknego zjeść? And you know this has a serious implication for the times in which we live. Wiecie, ale to ma jeszcze głębsze znaczenie biorąc pod uwagę czasy, w których żyjemy. The times we live in are difficult times. Czasy, w których żyjemy, są trudne. I'm at the news agency this morning as I came in through the airport. Dzisiaj byłem właśnie w miejscu, gdzie prasa się znajduje. Now remember, na lotnisku. I'm not a health specialist. I wiecie, nie jestem specjalistą, jeżeli chodzi o zdrowie. I have no health qualifications whatsoever. Nie mam żadnych kwalifikacji, jeżeli chodzi o zdrowie. But this title on this week's edition of New Scientist caught my imagination. Ale ten tytuł, który tutaj widzimy na tym magazynie New Scientist, the question was, should we go vegan? Zwrócił moją uwagę, co tam było napisane? Takie pytanie: czy powinniśmy zostać weganami?
Now, the reason why they say should we go vegan in here is not for living a happy life i health style, even though that's quite good. I pytanie, które ci ludzie tutaj sobie zadają, autorzy, to nie czy my powinniśmy żyć zdrowszym życiem. The authors of this article in New Scientist magazine suggest we should go vegan to save the planet. Ale mało tego, oni sugerują, że abyśmy mogli uratować tą planetę, planetę Ziemia, powinniśmy zostać weganami. Because our current methods of global food production are actually destroying the planet. Ponieważ metody, sposób, w jaki pozyskujemy pożywienie dzisiaj, niszczy w zatrważający sposób planetę. As a Christian steward, I'm very interested in looking after the planet God has given us. I wiecie, jako szafarz chrześcijański, jestem bardzo zainteresowany tym, w jaki sposób traktujemy planetę, którą Bóg dla nas stworzył. And so that picture on the screen reminds me of how wonderful God's creation is. Więc to zdjęcie na ekranie, które możecie podziwiać na ekranie, przypomina mi również o tym, jak wspaniały jest Bóg. And how I've got a responsibility to look after it. I jak mam, jak moim obowiązkiem jest dbać o nią. So the most urgent priority for the Christian is to spread the gospel. Więc najważniejszym, najbardziej naglącym obowiązkiem chrześcijanina jest zwiastować Ewangelię. I am a steward, I am a manager of his word. Ja jestem szafarzem, ja jestem takim menadżerem jego słowa. This is how God has spoken to me. W taki sposób przez swoje słowo Bóg do mnie przemówił. How he speaks to Christians. W taki sposób przemawia do chrześcijan. Last year we celebrated or commemorated the 500th anniversary of Martin Luther's experience and the Reformation. W zeszłym roku na przykład świętowaliśmy, czy też przypominaliśmy sobie 500 lat od reformacji Lutra. And if you remember Luther's experience, the Bible had been hidden away for many years and he helped revive it. Jak teraz tak pokrótce sobie przypomnimy, o co w tym chodziło. Chodziło o to, że Biblia była przez wiele lat ukryta, nie było do niej dostępu i Luther, prawda, przyniósł ją tak jakby na światło ziemi. That every person should have access to scripture and get to know the God of scripture. Każda osoba powinna mieć dostęp do Biblii, do Słowa Bożego. So sharing the gospel is the most urgent priority for the Christian. Więc dzielenie się Słowem Bożym jest najbardziej naglącym, najważniejszym obowiązkiem każdego chrześcijanina. And the way to do that is through scripture. I czynić to możemy właśnie przez słowo. As we share up the principles of stewardship, kiedy tak dzielimy się tymi zasadami teraz między sobą właśnie tak, kiedy dzielimy się szafarstwa, God uses our person, our person. Bóg używa naszej osoby. He uses our personality. Używa również naszej osobowości. He uses our purse or our finances. Używa naszych finansów, możemy powiedzieć naszego portfela w ten sposób. He uses our privilege of knowing scripture. I również używa naszego przywileju, przywileju znania Słowa And Bożego. He uses our position. I również naszą pozycję używa. Let's unpack that for the next few minutes, shall we? Pomówmy o tym teraz przez moment. Let's have a look at God managing my person. Więc pomówmy teraz, w jaki sposób Bóg używa mnie jako osoby. So God takes me and takes my personality. Więc Bóg, Bóg, prawda, używa mnie i zwraca, na przykład używa mojej osobowości. He uses me in society. Używa mnie w społeczeństwie. He uses me in society for his purposes. Więc używa mnie w społeczeństwie, ale dla swoich celów. You see on the screen some paramedics. Więc widzicie teraz właśnie tutaj ratowników medycznych na ekranie. It doesn't matter what you do in society. Nieważne co, jakie jest wasze miejsce, co robicie, czym się zajmujecie w społeczeństwie. What you do in civic society. Co robicie w tym w tej ludzkiej społeczności. He asks you to do it with all your best. On mówi o tym, że macie to czynić najlepiej jak potraficie. Use the gifts that God has given you to make a difference. Wykorzystajcie dary, które Pan Bóg wam dał, abyście mogli zrobić coś ku lepszemu. Doesn't matter if you're president or a paramedic. I nie liczy się to, kim jesteście. Możecie być ratownikiem medycznym, możecie być prezydentem. Doesn't matter if you work in a cafe or if you're a teacher in a school. Nieważne, czy pracujecie w kawiarni, czy też uczycie w szkole.
Just do what you called to do with the best of your ability. Róbcie to, co, do czego jesteście powołani, najlepiej jak potraficie. Because in that way you honor God. Dlatego, że w ten sposób przynosicie chwałę Bogu. And the Bible says that each of us have been given gifts and talents. I Biblia mówi, że każdy z nas otrzymał dary i talenty. The New Testament calls them the gifts of the Spirit. Nowy Testament mówi o nich jako o darach Ducha. And those gifts of the Spirit say, having then gifts differing according to the grace given to us, let us then use them. Więc mamy tutaj w liście do Rzymian mamy napisane, że mając właśnie te dary ducha, używajmy ich według łaski, przez którą zostały nam dane. And you see the 20 or so gifts listed there on the screen. I macie tutaj 20 czy też więcej darów na ekranie wymienionych. Teaching, giving, leadership, mercy. Więc macie tutaj na przykład nauczanie, pomoc, zarządzanie, miłosierdzie, dar wiary. And having all these gifts in the church build up the church. I to użycie tych darów w kościele zbudowało kościół. If the gospel is so important. Więc jeżeli Ewangelia jest tak ważna. If God's church is important. Jeżeli Kościół Boży jest tak ważny. How can I simply be a spectator rather than a participant? Jak mogę po prostu pozostać obserwatorem zamiast włączyć się w misję? There is a statistic that's well known. Jest taka statystyka, dobrze znana statystyka. That in many church organizations. Że w wielu organizacjach kościelnych 80% of the work 80% pracy is done by 20% of the members. 80% pracy do wykonania jest wykonywana przez 20% społeczności. How can that be? Jak to jest możliwe? That's back to front. To przecież to jest do góry nogami. If you're watching or listening tonight, I want to invite you to support your church. Jeżeli oglądasz teraz, oglądasz nas teraz, słyszysz nas, to chciałbym cię zaprosić, żebyś wspierał swój kościół. Make a difference in the society where you live. Spraw różnicę w społeczności, w której Use the gifts God has given you. Używaj darów, które Pan Bóg ci dał. So that section there was just about our person, about who we are. A więc ta sekcja mówi o tym, o naszej osobie, and the gifts o tym, we have. Kim jesteśmy i o darach, które posiadamy. And then we come next to our personality. I dalej idziemy w tym, teraz będziemy pomówimy o osobowości. What sort of person are you? Jakiego rodzaju osobą jesteś? Do you have the fruits of the Spirit? Czy masz dary ducha? So we just talked a moment ago about what Paul says in the New Testament about the gifts of the Spirit for building up the church. Więc przed chwilą mówiliśmy o tym, co apostoł Paweł mówi o darach ducha, które mają być wykorzystane w kościele. About the talents he gave us to make a difference. O talentach, które nam dał, abyśmy sprawili, że coś się zmieni, że rzeczy będą szły ku dobremu. Now we've just moved on a little bit more to the fruits of the Spirit. Ale teraz pomówmy o owocach ducha. About having joy, about having peace, about having love. O tym, jak mieć radość, jak żeby było miłość. David, I cannot. Pokój. David, I cannot tell you you will love people. Ja nie mogę tobie nakazać, żebyś miłował ludzi. Tego się nie da rozkazać. I cannot tell you that you will have joy. Ja nie mogę ci powiedzieć, słuchaj, bądź szczęśliwy. I can tell you you shall have peace. Nie mogę ci nakazać, Dawidzie, masz mieć pokój. You will be kind. Będziesz miły i uprzejmy. You see, you can't legislate, you can't make laws against these things. Tego nie można nakazać, nie można tego usankcjonować prawnie. These characteristics come from the heart. Te charakterystyki pochodzą z serca. Come from the heart as we appreciate what God has done for us. Niech to pochodzi z serca w momencie, kiedy myślimy o tym, czy rozpatrujemy to, co Bóg dla nas uczynił. What God has done for us through Jesus Christ. To, co Bóg uczynił dla nas przez Jezusa Chrystusa. The fruits of the Spirit, joy, patience, love, peace. To owoce ducha, cierpliwość, radość, pokój. Miłość. Against such things, says Paul, there is no law. Apostoł Paweł powiedział przeciwko ludziom, którzy tak czynią, nie ma zakonu. And then I want to invite. Zakon nie jest im przeciwny. Then I want to invite God to manage my privilege, the privilege of knowing Him. Więc Pan Bóg zaprasza mnie również, abym doświadczył pewnego szczególnego przywileju, żeby go poznać. Let me illustrate this. Pozwólcie, że to zilustrujemy. About a couple of years ago, I started to get some health issues.
Kilka lat temu moje zdrowie podupadło. I started to feel painful things around here. Zacząłem czuć ból mniej więcej w tym miejscu mojej klatki piersiowej. When you get to about 50 years old and plus, you begin to get a little nervous when you start feeling pains around here. A wiecie, jak masz 50 i trochę więcej lat, to jak tutaj was zaczyna boleć, zaczynacie być zaniepokojeni. And the pain wouldn't go away. I ten ból nie chciał odejść. And I was worried, so I went to the hospital. Więc martwiłem się, więc poszedłem na badania do szpitala. And they started checking my heart. I oni zaczęli sprawdzać moje serce. They took a blood test. Sprawdzili krew. And the nurse said, your blood pressure's high. I pielęgniarka powiedziała, wiesz co, ty masz wysokie ciśnienie. Well, I said back to her very graciously, of course it's high, I'm stressed. Ja powiedziałem, no oczywiście, że mam wysokie ciśnienie, bo stresuję się, jestem zdenerwowany. And for about 4 hours in the casualty department, we waited. Więc my tam właśnie na SOR-ze czekaliśmy przez 4 godziny. And I was worried. I bardzo się martwiłem. Would I have a serious problem? I martwiłem się, czy moje problemy są poważne. Would I not be able to do my job? Czy już więcej nie będę mógł pracować? Was my lifespan going to be long term? A może moje życie będzie skrócone? And the nurse came up to the doctor came up to me in the end and said, Mr. Neil, there's nothing wrong with you. Ale w końcu lekarz przyszedł i powiedział do mnie, panie Neil, nic panu nie dolega. You just have some inflamed muscles. Ma pan tylko takie zapalenie mięśni. Here's some ibuprofen tablets, some painkillers, yeah. Proszę bardzo, tutaj jest ibuprofen na ból coś, to powinno pomóc. Go home and carry on life as normal. Może pan iść do domu i dalej kontynuować. Żyć spokojnie. But can you believe the relief in me when I knew what was going on? Ale wiecie jak bardzo, jaki pokój odczułem, kiedy zrozumiałem, że nic się ze mną nie dzieje złego. To know what is going on makes such a difference. Wiedzieć, co się dzieje. On your outlook in life. Wiedzieć, co się dzieje, zmienia sposób, w jaki zapatrujecie się na życie. Through scripture, Christians have the gift, the privilege. Przez Pismo Święte, czy też przez Biblię, Słowo Boże, chrześcijanie mają przywilej. The privilege of knowing where we've come from. Przywilej, aby wiedzieć, skąd przychodzimy. The privilege of where we are now. Przywilej wiedzieć, po co jesteśmy. And where our eternal destiny is. I dokąd i po co zmierzamy. The Apostle Peter says, you are a chosen people. Apostoł Piotr mówi, jesteście wybranymi ludźmi. A royal priesthood. Jesteście takim królewskim kapłaństwem. A people who belong to God. Ludźmi, którzy należą do Boga. So that you may declare the praises of God. Abyście mogli przynieść chwałę Bogu. Once you're in darkness. Kiedyś byliście w ciemności. Now you're in light. Ale teraz jesteście w światłości. Once you didn't have mercy. Kiedyś nie mieliście miłosierdzia. But now you've received mercy. Ale teraz miłosierdzie, dostąpiliście miłosierdzia. And the scripture talks in Revelation. I Pismo Święte w Księdze Objawienia mówi tak. John saw in Revelation 3 angels. Więc apostoł Jan w objawieniu zobaczył 3 aniołów. And these angels, basically the first angel said, I want you to give glory to God. Więc pierwszy anioł mówił tak w skrócie, chcę, abyście oddali chwałę Bogu. I want you to worship him as he should be worshipped. Abyście go uwielbiali w taki sposób, w jaki powinien być uwielbiony. A Christian steward is very interested in that phrase. I w tym taki chrześcijański szafarz bardzo zainteresowany tym. Worship of God for who he is. Oddajcie chwałę Bogu za to, kim jest. Worshiping God the creator. Oddajcie chwałę Bogu dlatego, że jest twórcą. And by the way, Jesus was with God when he created the world. I ponadto Jezus był z Bogiem, kiedy stwarzali świat. As was the Father and the Son and the Holy Spirit, all together. Wszyscy razem tam byli. Był Duch Święty, był Jezus i był Bóg Ojciec. So a steward is very interested in this call to worship. Więc taki chrześcijański szafarz jest bardzo zainteresowany tym wezwaniem do oddania chwały Bogu. And that call to worship is time sensitive. I to wezwanie do oddania chwały Bogu jest naglące. It describes a time towards the end of time. Ono mówi o pewnym czasie, który będzie bliski, który będzie się wypełnić, kiedy będziemy blisko końca ziemi. As I understand scripture, we are living in the last days of Earth's history.
sposób, w jaki ja rozumiem, jak interpretuję Pismo Święte, to to, że Biblia mówi, że dzisiaj żyjemy w czasach, które już są bardzo, bardzo blisko właśnie tego this końca. World is in trouble. Ten świat ma wielkie problemy. And you've heard preachers say that before. I wiecie, słyszeliście od wielu mówców, wielu pastorów to. Ever since you started hearing preachers share the gospel, you've heard them say these are troubled and difficult times. Od kiedy pierwszy raz słyszeliście od pastora, słyszeliście o tym, że od kiedy pamiętacie pierwsze swoje kazania, że to są trudne, ciężkie czasy. And I would forgive you if you were skeptical about what preachers say anymore. I wiecie, ja bym wam wybaczył nawet, gdybyście tak trochę z przymrużeniem oka traktowali to, że pastorzy znowu i wciąż o tym mówią. Let me share with you someone else who's skeptical, not skeptical, but who thinks we're living in troubled and difficult times. Ale wiecie co? Pozwólcie, że powiem wam o kimś jeszcze, kto również uważa, że żyjemy w bardzo trudnych i niebezpiecznych czasach. This little cartoon. Ten mały obrazek tutaj. I saw in the Financial Times December 29. Znalazłem w czasopiśmie Financial Times 29 grudnia. Taki obrazek był tam. December 29, 2017. I to był w zeszłym roku 2017, 29 grudnia. I love this picture. Bardzo mi się to zdjęcie podoba. Maybe I should be frightened of it. Może powinienem być pełny obaw w związku z tym. Because this the cartoonist Ingram Pin. Dlatego, że ten, który narysował to, czyli Ingram Pin, says everything a Bible-believing preacher could say. Wyraził tym zdjęciem wszystko, co ktoś, kto traktuje Biblię poważnie, kto wierzy Biblii, mógłby powiedzieć. You know how they say a picture is worth a thousand words. Wiecie, czasem właśnie mówi się, że zdjęcie jest warte tysiąca słów. We live in a troubled world. Żyjemy w naprawdę, naprawdę trudnych czasach, w świecie, na którym żyją się bardzo złe rzeczy. And there's the world leaders saying jump. I oto macie liderów naszego świata, którzy mówią skacz. Reminds me of the phrase they used to say in the 1960s. Pamiętam, jak mówili w latach 60. ubiegłego stulecia. Stop the world, I want to get off. Mówiono wtedy taką frazę: zatrzymajcie ziemię, bo ja wysiadam. It's funny you should mention the 1960s. Ciekawe, że lata 60. wymieniliśmy. Another report came out just today. Dzisiaj kolejną wiadomość usłyszałem, that the illustrative doomsday clock, że jest to taki zegar odmierzający do końca czasu, has been moved back to 2 minutes to midnight. Został prze... Tak. Tak, ten znam ten zegar tylko, więc zegar, który właśnie odmierza ten czas przy ONZ do końca, został przesunięty o 2 minuty do przodu. And in addition to all the concerns about the way world leaders are behaving themselves. I w związku z tym, jak zachowują się liderzy świata. That politically the world is an unstable place. Że politycznie świat jest takim miejscem bardzo niestabilnym. But in addition, we are questioning the very survival of planet Earth. Ale oprócz tego, w tym to wyraża również, że poddajemy pod wątpliwość to, czy nasza Ziemia przetrwa. The very survival of planet Earth environmentally. Przede wszystkim to, że nasza Ziemia przetrwa, jeżeli chodzi o środowisko. Christian stewards care for God's environment. Chrześcijański szafarz dba o środowisko, które stworzył Bóg. Even when we recognize that things on this earth are tough. Nawet pomimo to, wbrew temu, że widzimy, że Ziemia, w sposób, w jaki nasze czasy są bardzo trudne. God manages my finances, my purse. Więc Pan Bóg zarządza moimi finansami, moim portfelem. Everything I have is from him. Wszystko, co mam, jest od Niego. All my resources. Wszystko, co mam. Wszystkie moje środki. There is no excuse for me saying
I want. Nie ma żadnego wytłumaczenia na to, gdybym zachowywał się w taki zaborczy sposób, mówił: chcę więcej. Everything I receive from him is a blessing. Wszystko, co otrzymuję od niego, jest wielkim błogosławieństwem. But I recognize that he is the owner. Ale muszę rozpoznać, że to on jest właścicielem. It doesn't matter how little or how much I have, he is still the owner. Nieważne, jak wiele posiadam, on wciąż jest właścicielem. And so as he owns my resources, I return to him what is his. Więc ponieważ to on jest właścicielem tego, co posiadam, oddaję mu tylko to, co jest jego. And we will talk more about that over our time together. O tym będziemy mówić jeszcze podczas naszego czasu razem. And then finally God manages my position. I w końcu Pan Bóg również zarządza moją pozycją. I love what Cindy Touch says about being a leader. Lider Cindy Touch powiedziała taką rzecz o byciu liderem. If you are a Christian, you are a leader. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, jesteś liderem. Part of our responsibility as followers of Jesus is to use our responsibility to lead others to Jesus. Częścią naszych obowiązków jako naśladowców Chrystusa jest prowadzić innych do Chrystusa. If you are a parent, jeżeli jesteś rodzicem, if you're a teacher, jeżeli jesteś nauczycielem, if you work in the community, jeżeli pracujesz w swoim środowisku, if you're in a student group, jeżeli jesteś w grupie studentów, if you just have one friend, jeżeli masz przynajmniej jednego przyjaciela, you are a leader. Jesteś liderem. Because you have the potential to influence others. Dlatego, że masz potencjał, żeby wpływać na innych. So what we've been talking about tonight then? Więc o czym mówiliśmy? Podsumujmy to, o czym mówiliśmy. Is inviting God to manage our lives. Więc zaprosić Boga, aby zarządzał naszym życiem. Let God manage you. Niech Bóg zarządza tobą. I like that symbol that you can see on the screen. Ten symbol, spójrz na ten symbol, bardzo go lubię, ten, który widzicie na ekranie. The crown, the thorns on that crown represent the cross of Christ. Te właśnie ciernie na tej koronie reprezentują krzyż Chrystusa. Jesus as our savior. Chrystusa jako naszego zbawiciela. And many, many Christians honor and respect Jesus as their savior. I wielu chrześcijan oddaje chwałę Chrystusowi jako ich zbawicielowi. Jesus has saved me from the penalty of sin. Jezus uratował mnie przed karą, którą przynosi grzech. Hallelujah and praise the Lord. Chwała Bogu, aleluja, chwała Panu. But many Christians stop there. Ale wielu chrześcijan na tym się zatrzymuje. And they go on living as though life has just always been as it is. I oni dalej żyją i tak jakby życie po prostu dalej szło tak jak do tej pory. But I know that when you find Jesus, ale wiem jedno, że kiedy znajdziesz Chrystusa, putting God first means making him Lord of your life. To wiem, że stawianie Boga na pierwszym miejscu oznacza czynienie go panem swojego życia. And the crown on that picture, i ta korona na tym zdjęciu, represents that I'm willing to make Lord of my life. Reprezentuje, że stawiam Boga jako pana mojego życia. He's my master, he's my leader. On jest moim panem, on jest moim liderem. He's my manager. On jest moim menadżerem. And I am his apprentice. A ja jestem jego uczniem. I learn from him. Ja się uczę od niego. I listen to him. Ja słucham go. I talk with him even. Ja nawet z nim rozmawiam. I pray with him. Ja modlę się z nim. I should say I pray to him. Modlę się do niego. And he speaks back to me through his word. A on odpowiada do mnie. Odpowiada do mnie przez swoje słowo. So as we conclude this first section. Więc teraz kończę ten pierwszy wykład. I want to invite you to put God first. Chciałbym zaprosić was, abyście postawili Boga na pierwszym miejscu. Because it's the best thing you'll ever do in your life. Dlatego, że to będzie najlepsze, co uczynicie w swoim życiu, najlepsza decyzja. And I finish where we started. I teraz pozwólcie, że zakończę tam, gdzie zaczęliśmy. It's not I who lives. To nie ja żyję. But it's Christ who lives in me. Ale to Chrystus żyje we mnie. Let's put God first. Postawmy Boga na pierwszym miejscu. Dziękuję wam. Moi drodzy, Bóg na pierwszym miejscu. Bóg jest pierwszy. Słyszeliśmy o tym, że człowiek jest jedynie tym, który zarządza dobrodziejstwami,
udzielonymi przez Boga, tymi błogosławieństwami, których Bóg udziela człowiekowi, zgodnie z potrzebami, zgodnie z tym, czym człowiek może faktycznie dobrze zarządzać. No i chciałbym postawić kilka pytań, dlatego zapraszam dwóch Dawidów na to miejsce. No i nie będzie tak łatwo. Pastor powiedział o szafarstwie, powiedział na temat szafowania, zarządzania tym, co Bóg nam daje do dyspozycji. No i w związku z tym chciałbym zadać pierwsze pytanie, może nie do końca jeszcze związane z szafarstwem, ale jak pastorowi podoba się Polska? Ja. Yes, how do you like Poland? I love Poland. It's my first real visit here today. To jest moja pierwsza wizyta i naprawdę mi się tu podoba. I did come in 2002 to a children's camp at a site called Zatoni. Byłem w 2002 roku tu już w Polsce. To było na zjeździe młodzieżowym, takim spotkaniu młodzieży w Zatoniu, w miejscu, które nazywa się Zatonie. To piękne miejsce. But here near where we're located today, I walked through the woods and I went to your little village. Więc tutaj, gdzie znajdujemy się teraz, w Podkowie Leśnej, przeszedłem się kawałek przez las. And coming over on the plane, I realized how close England is from Poland. A wiecie, przede wszystkim, co zrozumiałem, to, lecąc tutaj samolotem, jak blisko Anglia jest Polski. And that was very encouraging. I to było bardzo, bardzo dla mnie miłe, że tak blisko jesteśmy siebie i będę mógł tu... Dziękuję bardzo, to było takie na rozgrzewkę troszkę pytanie. Zachęcam, żeby odwiedzić jeszcze inne ciekawe miejsca w Polsce, bo naprawdę Polska jest przepięknym krajem. Wydaje się, że warto zajrzeć na dłużej. Może tym razem pastorowi także uda się odwiedzić niektóre z miejsc. Blisko jest Warszawa, więc zachęcam. Myśl, która związana jest z szafarstwem i która nurtuje wielu ludzi, czy rzeczywiście Bóg nie posiada niczego na własność? Czy rzeczywiście niczego nie posiada? Nabywamy pewne rzeczy, jest prawo spadkowe. God owns anything, because we say that God doesn't own anything. But does he owns anything? Okay. Mamy wolę, mamy charakter, mamy życie. Czy zawsze jest to dar od Boga? Niczym naprawdę nie zarządzamy? Because we have our own free will. And do we really have everything belongs to God? Well, the story of creation was how God made us and looked after us, but gave us choice. Więc w historii stworzenia czytamy, w jaki sposób Pan Bóg uczynił nas, stworzył nas i dał nam wybór. And gave us the freedom to do whatever we want. Pan Bóg dał nam sposobność czynienia cokolwiek chcemy. But choice has its consequences. Ale wiecie, wybór ma również swoje, pociąga za sobą pewne konsekwencje. And the story of Adam and Eve is that they chose to live selfishly. Więc Adam i Ewa, ta historia, mówi o tym, jak oni postanowili żyć jednak samolubnie, dla siebie. Rather than selflessly. Zamiast żyć dla innych, oni postanowili żyć, zamiast pozbyć się z dumy, czy też takiego samolubstwa, oni postanowili żyć. So God sent Jesus to teach us how to live selflessly again. Więc Pan Bóg posłał Chrystusa, aby nauczyć ludzi, jak żyć dla innych. But because he sent me Jesus and because Jesus saved me, I want Jesus to take ownership of me. I'm happy for him to take ownership of me. Ale dlatego, że Pan Bóg posłał Chrystusa, który uczynił dla mnie wszystko, więc ja nie mam nic przeciwko temu, żeby Pan Bóg mną zarządzał, żeby był moim właścicielem. For Jesus to take ownership of my life, żeby Jezus wszedł w posiadanie mojego życia, gives me incredible emotional security. To, że Jezus bierze moje życie w posiadanie, daje mi absolutne takie emocjonalne bezpieczeństwo. And gives me a reason to get up in the morning. I wiecie, daje mi również powód, żeby wstać codziennie rano. Są ludzie, którzy twierdzą, że nie chcą być szafarzami. Czy w ich przypadku również możemy mówić o zarządzaniu tylko jedynie? Nie chcą podpisać w pewnym sensie takiego porozumienia z Panem Bogiem na życie. Nie chcą iść przez życie z Panem Bogiem. Czy oni też jedynie zarządzają? Okay, through my interpreter, I heard the word deal. We live in the age of the deal. Mm-hmm. And God doesn't treat us like that. Mm-hmm. Mm-hmm. Żyjemy w czasach takiego interesu. Mówimy, robimy interes.
I Pan Bóg nie chce, żebyśmy my myśleli o tej, o naszym związku z Nim w kontekście takiego właśnie, że ktoś tu ubija interes. God doesn't say to us, I'll do a deal with you. Pan Bóg nie mówi do nas, wiecie, choć ubijemy interes. Because a deal is often done in the spirit of mistrust. Dlatego, że interes, wiecie, taki tego typu transakcja często pociąga za sobą, że te dwie strony nie ufają sobie. God says, trust me. A Pan Bóg mówi, zaufaj mi. Trust my ways. Zaufaj temu, w jaki sposób I ja się zachowuję. Stworzyłem cię. I went from heaven to hell, if you like. Zszedłem, powiedzmy, mówmy w przenośni, z nieba tu na ziemię, czyli prawie jak do piekła, to save you. Aby ciebie uratować stąd. And I simply ask, you have a choice. And the response of the Christian is to worship. I więc, a odpowiedzią jest, masz wybór. I odpowiedź chrześcijanina jest oddać chwałę Bogu. You can't compel somebody to be a steward. It's a response of love. Nie da się zmusić kogoś, żeby był szafarzem. Jedyna możliwość to odpowiedzieć miłością na to. Dziękuję. A skąd mam pewność, że jestem dobrym szafarzem? Pastor jest dobrym szafarzem? How can you know you're a good steward? Was the question, right? Yes, yes. If you want to know that you're a good steward, jeżeli chciałbyś wiedzieć, czy aby na pewno jesteś dobrym szafarzem, it's about knowing Jesus. Chodzi w tym o to, aby poznać Jezusa. It's not what you know. Nie chodzi o to, co ty wiesz, who you know, ale chodzi o to, kogo znasz. If you truly understand the gospel, jeżeli naprawdę rozumiesz Ewangelię, there'll be no issue about whether you're a steward or not. To nie będzie w ogóle takich pytań, nie będziesz sobie zadawał, czy jesteś szafarzem, czy nie. Without the gospel, all the stewardship activity in the world is legalism. Więc bez Ewangelii jakiekolwiek szafarstwo, czy też zarządzanie jest takim legalizmem. Just you and me following rules. Tylko ty i ja i prawda wykonujemy pewne nakazy. And Christianity is a person-centered faith. Ale chrześcijaństwo nie jest taką wiarą. Chrześcijaństwo jest wiarą skupioną na osobie Boga. Just love me for what I've done for you. Więc Bóg mówi po prostu, chciałbym, żebyś mnie miłował, bo uczyniłem dla ciebie wszystko, co mogłem. W pełni się zgadzam. Zadałem pytanie, ponieważ wiem, że wielu ludzi nurtuje właśnie ta kwestia, jak dobrze zarządzać, jak być dobrym szafarzem. Kiedyś przeczytałem taką ciekawą myśl, że w zasadzie nie my decydujemy o czasie, ale decydujemy, co zrobimy w czasie, który został nam dany, czyli decydujemy, jakimi szafarzami jesteśmy. No, ale mam jeszcze jedno pytanie, które ludzie także stawiają sobie w związku z szafowaniem, zarządzaniem tym, czym Bóg obdarza. Wielu ludzi twierdzi, że wzbogacili się dzięki ciężkiej pracy, od po prostu. Jak pogodzić to z twierdzeniem, że wszystko pochodzi od Boga? Oni twierdzą, że ciężko na to zapracowali. So, should I translate? Or... I think I've got it. Yes. My ability to work is a gift from God. Więc to, że w ogóle mogę pracować, to jest też dar Boży. And whether I am poor or rich, I want to recognize him for what he's done for me. Nieważne od tego, czy jestem bogaty, czy też biedniejszy, chcę i tak oddać chwałę Bogu za to, że on to uczynił dla mnie. It is not cause and effect that if I make lots of money, I'm blessed by God. Nie ma tutaj związku to, że jeżeli ja zarabiam dużo, to znaczy, że mam wielkie błogosławieństwo Boże. And if I don't make money, I'm not blessed by God. A jeżeli nie zarabiam dużo, no to wtedy na pewno nie jestem błogosławiony przez Boga. Nie, nie ma czegoś takiego. If I have no money, I still want to respond to God for his goodness to me. Jeżeli nie mam pieniędzy, to chcę i tak chwałę oddać Bogu za jego dobroć, jaką mi okazał. However much or however little God gives to me, I am responsible for those gifts. Nieważne, czy wiele, czy też niewiele, ja jestem odpowiedzialny, ja odpowiadam za dary, które Bóg mi dał. If I made a choice and said, well, if I'm rich, I'll be a good steward. Jeżeli dokonam wyboru i powiem, no dobrze, jak będę bogaty, to może będę zastanowię się, może będę dobrym szafarzem. And that must be evidence that God has blessed me. Bo wtedy to będzie dla mnie jasne, że Pan Bóg mi pobłogosławił.
I'm going to say that's a false gospel. To powiedziałbym, to jest taka fałszywa Ewangelia. There is some truth in it. Może trochę prawdy w tym może być, że Bóg błogosławi. But it's not the whole truth. Ale to nie jest pełna prawda. Because God can call us to many ways in life. Ponieważ Pan Bóg może nas na różne drogi poprowadzić w życiu. Not least that being a follower of Christ involves sacrifice. I jedną z tych dróg jest, że bycie naśladowcą Boga Jezusa również wymaga ofiary. It may even involve a life of material poverty. A czasem wymaga życia w ubóstwie. Something to think about. Pomyślmy o tym. Według słów Jezusa, weź swój krzyż i podążaj za mną. Jeszcze jedna myśl, która mnie nurtuje, wydaje mi się, że również wielu ludzi. W Księdze Jeremiasza w 12 rozdziale, w wierszu pierwszym znajdujemy pewną myśl, gdzie Jeremiasz mówi słowami, modląc się do Pana Boga: Panie, wiem, że Ty będziesz miał słuszność, choćbym wszczął z Tobą spór, a jednak chciałbym porozmawiać o prawie. I zaraz potem pyta, dlaczego życie bogatych upływa w błogosławieństwie, a ubodzy doświadczają trudów i cierpień? W związku z tym nasuwa się takie pytanie, czy Pan Bóg rzeczywiście dzieli równo? Does God divide things evenly and equally? Oh, what a that's a tough question. That's a ciężkie very pytanie. Tough question. Naprawdę trudne pytanie. Okay. I'm going to answer it this way. Pochwalę się, że to moje akurat. What was that? I have to mention it. It's my question. That's fine. Okay. So all I know is about God's equality is that He went to the cross for every single one of us. Więc wszystko, co mogę powiedzieć o tym, że Bóg rozdziela wszystko sprawiedliwie, to, że w ofierze Chrystusa Bóg zapłacił za nas wszystkich. That's równo. The equality of God, the non-discriminatory God, right? I w tym sensie Bóg nie dyskryminuje przeciwko nikomu. What happens when it comes to, you know, it doesn't seem fair perhaps that I live in the West and the people in the global South are worried about their food for tonight. Więc nie wydaje się oczywiście sprawiedliwym, że ja tutaj mam dostatek, a ktoś w krajach ubogich martwi się o to, co będzie jadł. It is possible that with working with God I can use my resources better than the person who doesn't know God. Jest możliwe, że znając Boga będę potrafił zarządzać tym, co mam, lepiej niż ktoś, kto nie zna. But I stress, the sign of success with God is not the billionaire bank account. Ale podkreślam, objawem Bożego błogosławieństwa nie jest wielka suma na naszym koncie. The sign of my success with God is how much I can give to others. Z tym, co jest sukcesem w moim związku z Bogiem, w oczach Boga, to, ile mogę dać innym. As illustrated through the Bible story of the widow's mite. Jak na przykład jest w Biblii o gdzie wdowa. A deep question. Bardzo głębokie, bardzo dobre pytanie. Ja sądzę, że wielu rzeczy dzisiaj jeszcze nie wiemy i kiedyś Pan Bóg przed nami to odkryje, gdy będziemy w Królestwie Niebieskim, ale pojmujemy tak jak Jeremiasz, czasami być może stawiamy właśnie takie pytanie. Podsumowując jakby ten czas pytań, odpowiedzi, chciałbym zapytać króciutko, o czym pastor jutro będzie mówił, żeby zachęcić naszych słuchaczy także do przybycia na to miejsce lub ewentualnie włączenia transmisji, aby uczestniczyć w programie. Tomorrow night, I'm going to deal with head-on consumerism. Więc jutro wieczorem będę mówił tak wprost o tym, czym jest konsumpcjonizm, czym jest konsumpcja. Is consumerism affecting my relationship with God negatively? Czyli czy takie życie konsumenta, tego typu życie będzie w jakiś sposób negatywnie oznacza się na moim życiu z Bogiem? How come Jesus was I give, I give, I give? Jak to możliwe, że Chrystus, że życie Chrystusa było naznaczone takim samowyrzeczeniem? Dać, oddaję wam. And the values of society are I want, I want, I want. A znowuż w społeczeństwo często mówi tylko chcę więcej, chcę więcej, chcę Tomorrow więcej. Night. I o tym będziemy mówić jutro wieczorem.
Let's deal with it. Musimy się z tym rozprawić. Bardzo dziękuję. Oczywiście to nie są wykłady o tym, jak uczyć zarabiania pieniędzy, ale o tym, jak ubogacić się Bogiem, jak iść przez życie z Bogiem, jak korzystać z tego największego daru, jaki Bóg dał, swojego Syna, jak no, idąc w kierunku Chrystusa odnaleźć Królestwo Niebieskie. Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Jutro pewnie pytania także się pojawią. Dlatego, że konsumpcjonizm, kredyty to jest oblicze dzisiejszego świata. A teraz chwila muzyki. Zapraszam do wysłuchania. Kwartet Advent. Że Ty sam serce moje oczyść od plam. Przyjmij mnie dziś przed święty swój tron, gdy w modlitwie przychodzę dom. Życie moje już wlej miłość swą, porusz serca dziś nas mocą swą, a na tych, co wierni woli Twej, zdrój radości swej świętej dzisiaj zlej. Łaski swej, chciej wysłuchać nas w chwili tej. Daj, by każdy z nas dziś odczuć mógł Twoją moc wśród zmartwień i trwóg. Wiary przymnóż nam dziś, Boże, chwał. Ufać każ to, że w niebie nasz dział, a gdy czas słabości przyjdzie raz, pomóż powstać i wierzyć, Panie nasz. Zanim zakończymy dzisiejsze nasze spotkanie, a mówiliśmy o Bogu, który jest pierwszy w naszym życiu i wierzę, że tak jest, że szukamy Boga przez całe życie, szukamy Boga, poznajemy Go, odkrywamy w doświadczeniach poprzez mądre rady w Słowie Bożym. Chcielibyśmy podziękować, bo jestem przekonany, że Bóg był także na tym miejscu, podziękować właśnie Jemu za Jego obecność, za Jego inspirację, za prowadzenie, za doświadczenia i za zwycięstwo, którego z pewnością nie jeden z nas doświadczył właśnie w Bogu. Chciałbym pastora Dawida poprosić na to miejsce, poprosić o modlitwę. Thank you, dear Father, that we can call you God. Dziękujemy Ci, drogi Boże, ponieważ możemy nazwać Cię Bogiem. Thank you for creating us. Dziękujemy, że nas stworzyłeś. Thank you for saving us. Dziękujemy, że nas zbawiłeś. Thank you for the promise of a bright future. Dziękujemy za obietnicę wspaniałej przyszłości, jaką masz dla nas. And in response we worship you, Jesus. I w odpowiedzi chcemy Ci oddać chwałę. We give you our lives. Oddajemy Ci nasze życie. And I pray for every listener, for every watcher this night. I Panie, modlę się dzisiaj o każdego, kto słucha, każdego, kto nas ogląda. May your spirit prompt us. Niech Twój Duch nas przynagla. To put you first in our lives. Abyśmy postawili Ciebie jako pierwszego w naszym życiu. In and through the name of Jesus. W imieniu Chrystusa, Jezusa. Amen. 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 Bardzo dziękuję. W imieniu pastora Dawida, tłumacza swoim, chciałbym zaprosić na jutrzejszy wieczór o godzinie 18:00. Konsumpcjonizm. Myślę, że dotkniemy zagadnienia życia na kredyt. Niezwykle ciekawe spotkanie, z pewnością pojawią się pytania, będziemy mogli dyskutować na ten temat. Dobrej nocy, do zobaczenia jutro o godzinie 18:00. Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.